Siemaneczko, dobieściaki, z tej strony Bora. Witam was w kolejnym odcinku King of the Kill. Kurde, tamten pojechał po samochód. Dobra, myślałem, że się nie kapnie, to jadę po tego, co jest na moście. Mam nadzieję, że mnie tutaj nikt nie wyprzedzi. Tutaj powinien być pick-up. Rozproszyłem się. Witam was w kolejnym odcinku King of the Kill. W wersji Ignition. Pick-up stoi. Więc w pick-upie jesteś mój. Tam był nóż, tu mam jakąś broń już. Tu jeszcze coś mamy, znajdziemy? Nie, dobra, pick-up. I spieprzamy, benzyna, a dobra. Mógłbym jechać na DeSoto, słuchajcie, w sumie. To nie jest głupi pomysł, myślę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, już jedzie ktoś kładem. Dobra, nietrafiony. Też chyba tutaj po pick-upa jechał, więc myślę, że ktoś na DeSoto już będzie na mnie czaił się. Ale zobaczymy. Chyba, że ten chłopek też chciał jechać po samochód, po tego pick-upa. Znajomość respawnu różnych rzeczy jest cholernie przydatna. O, widzicie, tu już trup. Ktoś tu jest, ktoś tu jest. Dobra, już po kimś. Dzięki za strzelbę, kolego. Bardzo dziękuję ci za plecak. Pedalskich ciuchów nie chcę. Super, to ja jestem wyposażony, chociaż nie. Tych naboi mi zdecydowanie brakuje. Patrzcie, znowu mi się głos zjebał. Pewnie on tu wszystko przeszukał. No ale dobra. Zobaczymy. Tam też powinien być jeep jeszcze. Mam granata. Mam kask. Westpack. Granata sobie przełożę w tej chwili. Tam klamkę wyrzucę. Ile tam jeszcze? 5 minut, dobra. Weźmy sobie kolejny. To sobie poszarpię wszystko. Ale ja tu jednak będę chodził z pompą. Ktoś jak zobaczy pick-upa, a na pewno zobaczy, to będzie wiedział, że tu gdzieś jestem. I lutuje domki, militarka. Samochód słyszę. Wybuchowe? Niestety nie. Myślę, że zlutujemy jeszcze jeden domek. Tam jest ktoś. Tam ktoś już jest. Dobra. Czas wracać do pick-upa, bo on jest teraz bardzo ważny. Ile tam? 4 minuty. Aha, sparki. Dobra. I teraz trzeba dokładnie się przymierzyć, gdzie ja bym chciał wyjechać. Jestem na G9. Ja bym chciał od Ranchita tam od północy. Czyli musiałbym przez Cranberry przejechać całe. I przez góry. No raczej mi się to nie uda, ale spróbuję. Spróbujemy. To jest całkiem dobry pomysł, bo tam kilka tych stref jest. Zachodzę nadal w głowę, jak ten kolej z szota mnie nie rozwalił. Był ode mnie 20 cm. Ciekawe, nie? Ten koleś w tej dolnicy pewnie tutaj siedzi. Wziął offroadera, przelutował wszystko i pewnie uciekł, a jak nie, to zostawił samochód, tylko wyciągnął sparki i zrobił sobie po prostu małą pułapkę. Zaraz będziemy wiedzieć. Kład tam jest porzucony. No, to pole przelutowane jest na pewno całe.
niecałe 3 minuty. Tutaj nie ma co wchodzić. Który jest? Ten 52. Tam po prawej stronie mogą być samochody. Ale cóż, na razie jedziemy. Mamy samochód, nie jest źle. Na pewno to dużo lepsze niż quad. Zdecydowanie tak, 2,5 minuty. Muszę zmobilizować chłopaków i zagrać w któryś dzień w tygodniu w kilka osób w Ignition. O, co pan zrobił? Panie Kopyrtek! Mógłbym na pana teraz podybać i pana odstrzelić, ale... Przed kim pan tak uciekał? Pan Kopyrtek. Mamy tutaj coś? ARK, ARK, ARK. Na pewno ją sobie wezmę. I spieprzamy. No i fajnie, i areczka jest, 60 pestek również. Ile tam? Minuta 40. Dlatego helikoptera tam na północy chcę dojechać. Zresztą zobaczymy, jak ta akcja się rozwinie tutaj. Zaraz mi ktoś może na drogę wbiec i mnie rozwalić. Myślałem, że coś tam widziałem za sobą. Jest, pick-up za mną jest. Dokładnie. A zwolnimy, zobaczymy, co zrobisz. On też uciekł. Tutaj fajnie się skitrać na tym, na wieżyczce. Gdyby to była strefa. Kład jedzie za mną. Minuta, dobra, przyspieszmy lekko. Koleś tutaj w dole. Ma offroadera. No, jedzie za mną, ale ja jestem w strefie na tą chwilę. To są fajnie strefy porobione, jedna koło drugiej. Także tu jest spoko, tam od lasu mogę dostać. Ale jadę. Ile jeszcze? Pół minuty. O, jebłem wkłada. Tych stref jest skupę na początku, więc nie ma problemu. Siądę sobie, przeładuję AR-kę. Koleś mi namierza tam z prawej strony. AR-ka przeładowana. Dobra, zaraz strefa zniknie. Który jestem? 31. Ale ja teraz nie muszę być w strefie chyba. Nie, muszę być. No, już tak ostatnio wyszedłem poza strefę i była lipa. Patrzcie, 26. O, mamy zrzut przede mną, jest zrzut. Ale pewnie nie jestem jedyny, który się na niego zasadzi. Uda się, czy się nie uda? Okej, mam zrzut. A ty, walce teraz se możesz, wiesz, śmiało. Jak ja już zrzut zebrałem. Okej. Okay. Szkoda, że nie ma skinów w tych zrzutach. Gdzie ja jestem? H6. H6 na tamę, ale ja bym pojechał na N. Tam bym sobie pojechał. Łożesz ty! Ile mamy? Spoko. Zobaczymy jeszcze na Bubas, co tam się będzie działo. Cokolwiek tam jeszcze jest. Który jestem? 22. Możecie sobie po broń teraz dymać do zrzutu. Ile ja mam tych apteczek? Kurwa, plecaki do poszledowania. Weź hamuj już. Nie! Bym źle zrobił. Patrzcie, same kłady. Dobra, dobra, spokojna twoja rozczochrana. 4 mam. Nie mam kewlara. Co mnie troszkę martwi. Jestem na I6. Na N i górami muszę dojechać tutaj, bym chciał. Objadę góry? Zdążę? Zdążę. No to spróbujemy objechać góry.
żeby wejść na ten górny sektor, na tą górną strefę od północy. Myślę, że to jest takim lepszym strategicznie pomysłem na tą chwilę. Mam ponad 4 minuty, jeszcze bak z benzyną, także jest spoko. W sumie zatankuję sobie wachę. Aha, no właśnie, tu jeszcze miałem jedno, bo wiedziałem, że w zrzucie jeszcze waha była. No i jest gitara. Jest spoko, 15 miejsce. No bardzo bym chciał, żebym pobił to 5 miejsce z debiutu. Byłoby to świetne. Dobra, wjedźmy sobie na Villas. Wow! Kurwa, jak ja bym nie chciał samochodu rozjebać. Ale teraz coś źle jadę, ale nie, dobra, objedźmy. Mamy prawie 4 minuty. Także po letkiemu. Samochody pewnie tutaj jeszcze będą. Tutaj wątpię, czy ktoś się zapuścił. Po prawej nie ma samochodu. Ciekawe, tam też nie ma. Ale już nie przeszkuję, no w sumie kamizelka by mi się przydała. A tak to nic nie potrzebuję, wszystko mam. Gdzie ten helikopter? Nie, to samolot ze zrzutem. Ja bym tam zdążył jeszcze po offroadera chyba zajechać, zobaczyć czy jest. Chociaż nie, tam nie respią się offroadery, tam się respią w pick-upy. Kłady są wszędzie, ale te kłady to olać. Dobra, zrzut leci, mamy 3 minuty. Objeżdżajmy te góry i jedźmy już powoli do strefy. Objadę sobie to kamperowisko, może tutaj gdzieś militarkę, nie militarkę, tylko kevlar jeszcze znajdę, ale i 4. No kurwa mać, mam trochę drogi jednak. Jakbym sobie teraz jeszcze samochód rozpieprzył, to już bym się tak zdenerwował. Tu jest wszystko przeszukane chyba. Dobra, 2,5 minuty. Ciśniemy, ciśniemy, bo nie ma żartów jak pucha w D. O nie, kurwa. Tylko nie to. Serio? No i chuja. Wracam po kłada, bo inaczej będzie lipa. Daleko mam po tego kładanie. 2 minuty. Patrzcie, jaka lipa. Ale żem spieprzył. Może być masakra. Kruki tam za sobą słyszę. Pechowe miejsce. Ja pierdziel, jak sparków nie będzie w tym kładzie, to będzie masakra. Beczkę paliwa mam, także nie najgorzej. Tu są 2 kłady. Będę miał tylko 1,5 minuty, niewiele. Dobra. Ciśniemy, ciśniemy. Gorzej jak drugiego kłada rozwalę, to już będzie po mnie. Patrzcie, miotam no jak szatan. Minuta 20. No szkoda, że tego pick-upa nie mam, no. Ale teraz to nieważne, teraz ważniejsze dojechać w strefę. Minuta. Która tam pozycja nadal 13. Gdzie są te pieprzone helikoptery? Gdzie jest? 60 sekund, super. Nie widzę helikoptera. Jestem 12. G4. To ja tam muszę. O kurde, mam nie zdążę chyba. 40 sekund, lipa jak chuj. Nie zdążę. Za dużo marudziłem, 0,5 minuty. Widzę, dobra, widzę helikopter. Co ma być, to będzie. Jeśli jest turbo, to mi pomoże, jeśli nie mam lipę. 20 sekund. Jak nie wydupię kłada, będzie dobrze. Jeszcze kawałek, 10 sekund, widzę. Dojadę? Nie dojadę. Spieprzam, spieprzam, spieprzam. Patrzcie, jak blisko strefy. Łaj! No trudno. 12 miejsce, nagrody żadnej. Ale mam nadzieję, że wam się podobało. To będą krótkie odcinki z Ignition. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Piszcie, które wy najlepsze miejsce zdobyliście i jaką wylosowaliście nagrodę z Wora. Trzymajcie się ciepło, miłego dnia. Strzała.